Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj poprzechodzimy sobie legendarny loszek. Troszkę wam o nim opowiem, bo nie ukrywam, że dużo rzeczy mi się przypomniało. W piątek go zrobiłem tylko tyle co na odcinku, zresztą to widzieliście. W sobotę w ogóle nie robiłem, no ale wczoraj po południu przysiadłem i chyba 3 albo 4 godziny tutaj na tym magusiu sobie go klikałem. Oczywiście w tle coś tam oglądałem, coś tamtego, no ale dużo razy już go zrobiłem, dlatego też tak jak mówię, poprzypominałem się wiele rzeczy. Więc tak, na wstępie, ile razy go w ogóle zrobiłem? Już 17. Spojrzałem sobie tu na statystyki i mówię, no wow, to naprawdę dużo. Myślałem, że koło tam, nie wiem, 10, może 12 razy. Już 17, więc zaraz wam pokażę, co mi wyleciało. Powiem wam takie jakieś tipy, które myślę, że warto zapamiętać, myślę, że warto wiedzieć. Jak ja ten loch przechodzę, nie mówię, że to jedyna słuszna opcja, no ale jakoś tam działa, powiedzmy. No i jak generalnie to wszystko wygląda. Na wstępie oczywiście, pamiętajcie, żeby teraz zjechać w dół i zostawić tego kciuka w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Oprócz tego subskrybujcie z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie wbijać na Discorda, na Twitcha i na Instagrama. Przede wszystkim na Instagrama, bo wleciały ciekawe posty. Na Discorda również, bo była przebudowa. Jest teraz bardziej nastawiony na Shakesa, więc zapraszam. No i co? I chyba tyle. I możecie pisać komentarz, jak tam wam idzie przechodzenie tego lochu, bo dzisiaj już mamy czwarty dzień tak naprawdę, jak on trwa, więc już troszeczkę, może już niektórzy zdobyli jakieś legendarki, może już niektórzy się w całości ubrali. Oczywiście mowa tutaj o grzybiarzach. Zobaczymy, jak to wygląda. No i to, co widzicie nad kamerką, Neutral, podłoga Aster, kodzik od 50 levela. Kto jeszcze nie używał, to zachęcam. Tutaj macie również wszystko napisane w opisie mojej postaci. Ktoś mi pisał, żeby nie przedłużać tak bardzo wstępów, no ale ciężko to wszystko szybko streścić. No i okej, chyba możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o legendarny loch, to może na początek kilka rzeczy, które już mówiłem w odcinku piątkowym, ale tam pod koniec i myślę, że warto, żebyście wiedzieli, bo i tak te pytania się pojawiały. Po pierwsze, tutaj macie obrażenia poszczególnych potworów i bossów. Jak widzicie, jest średnia, mam nadzieję, że każdy ogarnia angielski. Jest średnia, jest od minimum do maksimum. Macie potwory od 1 do 24, od 26 do 74 i od 76 do 99. pokoju oczywiście. No i niżej macie bossów na poziomie 25, na poziomie 50 i 75, bo tu ciekawostka zadają tyle samo. No i pokój setny. No i musicie na przykład na pokój setny najlepiej mieć te ponad 50%, jak widzicie 51.48 dokładnie, żeby po prostu na pewno go pokonać, no bo on może wam zadać na przykład, nie wiem, powiedzmy te 40%, no ale może też 50%. Jak wejdziecie 40 i was zabije, no to jednak stracicie dość dużo czasu, także to musicie mieć na uwadze. No i pamiętajcie, że jak macie jakąś runę, na przykład tam, że potwory zadają większe obrażenia albo coś, no to mimo wszystko już te obliczenia będą inne, więc to musicie na pewno brać pod uwagę. Dużo osób mnie też pyta, mam taki i taki level, jak sobie poradzę. Level, jeżeli chodzi o ten legendarny loch, nie ma totalnie znaczenia. To w ogóle są te procenty u mnie na Discordzie, więc wiadomo. Level nie ma znaczenia, oczywiście musicie mieć 50, żeby wejść do tego legendarnego lochu. Zaraz go zaczniemy robić, tylko tak mówię, powiem takie podstawy. Natomiast wasza klasa, wasz ekwipunek i tak dalej nie ma totalnie znaczenia. Jedyne, co musicie mieć ubrane, to najlepiej runy. Oczywiście, jeśli już macie na ulepszoną jakość przedmiotu. Jak widzicie, może być w jednym itemku plus 5, może być 5 itemków plus 1, czy tam plus 2, 3 itemy, no jak tam wam się uda, bo wtedy wam dropią i lepsze epiki z tego lochu, i lepsza legendarka na koniec wam poleci, więc myślę, że to jest istotne, żeby tą runę mieć i to jest jedyne, co jest potrzebne, bo loch jest procentowy, ile macie HP, tyle wam procentowo zadają odpowiednio te potwory, obrażeń, więc no tutaj nie ma znaczenia, jaką jesteście klasą, jakie macie statystyki, ani nic takiego. To też myślę, że istotne. No i okej, jak widzicie moje statystyki, tak jak mówię, głównie robiłem na magu, na zabójcy chyba z dwa razy zrobiłem, ale na zabójcę się przeniosę później, na razie na tym magu chcę, brakuje mi tak naprawdę, żeby się przebrać jeszcze jednego itemku, ale do tego zaraz przejdę. Jak widzicie, 17 już podejść zrobionych, ponad miliard golda zebranego z samego tutaj legendarnego lochu, więc to jest 100 statystyk na plus, jak najbardziej git. Próby na podejście z najlepszym wynikiem, trójeczka, wiem, że ludzie robią w jedynce, natomiast no to wiadomo, trzeba mieć szczęście. Nie, ja, no jak mamy trójkę, no to wydałem 96 grzybów na przejście całego, to też jest bardzo dobry wynik, natomiast niektórzy robią bez wydawania żadnego grzyba, to jest świetny wynik, mi też się tak udało w poprzedniej edycji, w tej jeszcze nie, ale może zobaczymy.
I teraz tak, jeżeli o to chodzi, no to tak około myślę, że średnia to 200 grzybków, 250 może, ale jak tak 200 robicie, to jest raczej taki standard, no nie ma jakiejś super taktyki, dzięki której za każdym razem zrobicie w dwóch, trzech podejściach, nie? To już jest kwestia szczęścia, kwestia buffów, wszystko jest, każde podejście jest inne. I ostatnia sprawa, jakie legendarne itemki zebrałem już w tym momencie, no to jak widzicie mamy tak, nie zebrałem jeszcze pierścionka. Pierścionka w ogóle nie mam, więc to jest jedyna rzecz, która mi została do wymiany. Ten amulet, ale za to mam ten, więc amulet już wymieniłem. No i jeszcze tutaj butów, ale buty mi poleciały te, więc w teorii też są wymienione. Także jeszcze głównie będę tutaj oczywiście poszukiwał pierścionka. No wiadomo, jak wpadnie coś jeszcze, czego nie mam w klaserze, to też git. Ale nie będę się napinał, bo za rok znowu będziemy mieli szansę to pozdobywać, więc jakby no prędzej czy później ten klaser uzupełnimy, nie? Także nie ma co się napinać. Te itemki jeszcze sobie zdobędę, zaraz wam zaprezentuję w jaki sposób właśnie broń. Broń mi również wypadła, to jest w ogóle moja ulubiona rózga, ma bardzo fajną animację, bo jak widzicie tu jest ta czacha. I jak sobie na przykład wyszukamy kogoś, żeby go tu pokonać, pyk, no to zobaczmy jak to wygląda. No właśnie, bardzo fajna animacja tej czaszeczki, bardzo mi się podoba. Natomiast no, póki co jej nie zakładam, bo może jeszcze mi wyleci jakaś lepsza. Ta jest ok, bardzo dużo średnich, bo jak widzicie ostatnią broń na magu wymieniałem na ostatnim legendarnym lochu, więc już kilka miesięcy temu, więc plus 200 mi już daje średnich. Rozrzut jest w miarę ok, no ale jak widzicie ten maksymalny jest nawet mniejszy niż mojej obecnej. Będę polował na coś lepszego, jak się nie uda znaleźć, to ubierzemy tą. Na razie ją odłożyłem na bok. No i odnośnie tych trzech itemów, to co wam mówiłem, no to jak pewnie wiecie, zmieniamy sobie po prostu wygląd na tą rózgę, nie, na tą, dokładnie. No i teraz wrzucamy do kibla, bo i tak dzisiaj coś miałem wrzucić do kibla. Wiem, że mi daje dużo średnich, no ale oczywiście to będzie, będę wymieniał na legendarną, także nie ma co. Tutaj Mariuszek ma broń wymienioną, oni generalnie mają powymieniane, więc teraz wrzucamy sobie do kibelka. No i jak widzicie, dostaliśmy broń zwiadowcy. Jak tu ten zwiadowca, plus 15, no to nie ma co, bo rozrzut nie jest wybitny. No i jak widzicie, doszła mi ta broń. Jeszcze mi zostanie broń wojownika i tarcza. W taki sposób mogę je dostać. Więc dropiąc legendarną broń, macie tak jakby z automatu legendarną broń dla siebie, plus 3 itemki, także łącznie 4, więc broń jest no bardzo, bardzo cenna. To od razu rozmontujemy. No i co? I chyba wchodzimy. Tu takie podstawy. Jest jeszcze film w ogóle. Wszystko o legendarnym lochu. Taki tytuł. Nagrany 3 miesiące temu przy okazji legendarnego lochu na Boże Narodzenie. Tak więc tam możecie sobie na spokojnie zajrzeć i go obejrzeć. On tam nie jest jakiś długi, ale tam wszystkie rzeczy wam mówię i on jest aktualny, bo tak jak mówię, za bardzo się nie różni niestety ta edycja od poprzedniej, więc również go macie na Discordzie, macie go w playliście poradniki, wbijcie tam sobie i tyle. Dobra, więc lecimy. Długo mi to zajęło, no ale myślę, że czekaliście na taki film, żeby w końcu wam jakieś informacje przekazać. Początek lochu jest bardzo podobny. Zazwyczaj mamy znak zapytania i potwora. Wchodzimy przeważnie w ten znak zapytania, bo początek lochu ma być taki niby friendly dla osób, które tam nie grzybią i tak dalej. Dzięki temu jest duża szansa, że dostaniemy jakieś fajne buffy. Na przykład jak widzicie, teraz mamy 10 ucieczek. Także początek lochu, jak pewnie zauważyliście, jak go już robicie kilkukrotnie, ja to może będę wyrzucał, bo ja sobie i tak będę rozmontował jakieś tam epickie itemy, bo jak widzicie już jestem wypchany po brzegi tymi epikami po wczoraj. Początek wygląda bardzo podobnie. Warto jest właśnie iść do tych, tu mamy tego buffa, ale to później sobie zużyjemy. Warto jest wchodzić do tych znaków zapytania, dlatego że jak pewnie wiecie, możecie tam jakieś fajne buffy dostać, tak jak my w tym momencie. To jest tak standardowa mechanika, zawsze tak jest jak się wchodzi na początku, bo tak jak mówię, o jeszcze leczenie, no tu nam akurat za dużo nie dało, no ale trudno. No i jak widzicie 15 pokój bez straty HP. Teraz mamy niestety, nie mamy żadnego klucza, więc musimy iść w prawo, szkoda, ale będziemy chcieli powalczyć trochę, bo mamy tego buffa, który nam daje podwójnie klucze. Tu oczywiście wybierzemy sobie prawe pomieszczenie. No trochę już tu bardziej z głową gram, nie taki, żeby czysto wam pokazać, jak ten loch wygląda, tak jak w odcinku piątkowym, bo dobrze wszyscy wiemy, jak wygląda, dlatego że tak jak mówię, no nie zmieniło się za wiele. Nie zauważyłem żadnych innych pokoi ani nic, tak więc wygląda na to, że nic takiego nie jest dodanego. No więc mechaniki, tak jak wspomniałem, są takie same. Dobra, tu mamy 4 klucze, właśnie. Ja robię tak, nie wiem czy to jest słuszne czy nie, ale ja tak przeważnie gram.
że gdy mam już 4 klucze, to zaczynam uciekać. Dlaczego? Ano dlatego, że 4 klucze wystarczą na zakup mięśniaczka, tego 8 mięśniaczków albo 6 tych kciuków do góry. Ja to zawsze kupuję, więc ja po 4 kluczach już przestaję walczyć, tylko po prostu chcę jak najszybciej dojść do... Tu sobie też zmienimy wygląd, rozmontujemy. Chcę jak najszybciej dojść do właśnie kolejnego klucznika, dzięki czemu będę mógł to wszystko zakupić. No i teraz wybór runek. No runy standardowe. Jak macie szansę na skuteczną ucieczkę, to bierzcie w ciemno, bo to jest, myślę, że jedna z lepszych run. Natomiast no tutaj to już wedle uznania. Dużo też trzeba brać pod uwagę, w sensie jakie mamy runy, jakie mamy głównie wady, żeby wokół nich grać. Jak na przykład mamy wadę, że potwory zadają więcej obrażeń, no to raczej z nimi nie walczymy, tylko próbujemy uciekać. Chociaż no to wiadomo, różnie to wszystko jest, ale okej, może sobie... co my tu weźmiemy? Obrażenia od potworu zmniejszają się o 20%, to tak średnio. Ta jest fajna runa dość. Nieudana próba ucieczki. Ja często uciekam, jak pewnie widzicie. Ja mam taką taktykę, więc może i to by było lepsze. Obrażenia od potworu zmniejszają się o 20%. Chociaż to też jest fajne, bo mi na przedmiotach jakoś bardzo nie zależy, a zawsze to będą mniej biły, jak już będę walczył. Tu mamy te klątwy. Klątwy są przerąbane, powiem wam. Jak się trafi naprawdę jakąś falę klątw, to jest praktycznie dedek od razu, można się w coś takiego władować, no i nie wiem właśnie, dobra, biorę to, przeważnie brałem to zawsze, więc biorę to, niech będzie, no i okej, pierwszy bosik pokonany, jak widzicie, jeszcze ani razu nie musiałem się za grzyby odradzać, no ale teraz no zobaczymy, jak nam pójdzie, nie, bo możemy paść bardzo szybko, no i właśnie tutaj już na pewno padniemy, jak pójdziemy w lewo, więc pójdę w prawo, no ale też padniemy, bo to jest ta klątwa, no i dokładnie, czyli mamy pierwsze odrodzenie 48 grzybków, trudno, no ale to jest jakby nieuniknione. No tak to jest nastawione, żebyście, żeby wydawać grzyby, nie? To jest jakby logiczne, tworząc taki legendarny loch. Tu w ogóle, no dobra, pójdę tu. Chociaż nie wiem, czy to było super pomysłem. Tworząc taki legendarny loch, raczej twórcy też liczą na zysk, więc jakby no musi być jakaś średnia tych grzybów. Nie może być tak, że co drugie podejście to jest super ultra szczęśliwa próba, gdzie dacie po prostu radę to przejść tam za 50 grzybów czy coś, czy nawet za 0, tak jak mówię. O, i tu już mamy no 100 grzybów, dobra. Tragedia, nie? Bardzo, bardzo słabo, dlatego że nam się też ten klucznik bardzo długo nie trafia. No i chyba nam się trafi dopiero na ostatnim pomieszczeniu, teraz jeszcze mamy tego debuffa, no ale dobra, mamy klucznika i tak jak mówię, mamy te 4 kluczyki odłożone, więc szukamy sobie albo 8 mięśniaczków, albo 6 tych kciuków do góry. No ja tu przeważnie po to roluję, mamy mięśniaczki, nawet lepiej, bo HP mamy jeszcze sporo, więc nam leczenie się jakoś bardzo nie przyda. No i teraz dzięki tym mięśniaczkom farmimy sobie tyle kluczy, ile nam się tylko uda, to jakby oczywiste. No i później otwieram znowu drzwi, tak jakby, to może pójdę tu szczerze, póki mam mięśniaczka i tak bym się tylko zmarnował, teraz się zmarnuję niestety. No i teraz jak widzicie, mam 6 kluczy, mi jest na następnego klucznika potrzebne są 4 klucze, więc teraz jak będzie jakaś kryzysowa sytuacja, to tych kluczy będę używał. No i dobra, teraz jak widzicie, mamy szansę na skuteczną ucieczkę, mamy 40%, więc bardzo, bardzo fajne. No już niestety swojego rekordu nie pobijemy, bo też mieliśmy trójeczkę, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. Czyli tak jak, aha, tutaj w ogóle no powinienem kluczy używać tak szczerze, no ale dobra, tu mi się jakoś udało, no nie, teraz mam same, okej, teraz użyję klucza na pewno i jeszcze jednego będę mógł użyć, może nam się, okej, no właśnie, o tym mówię. 4 mięśniaczki, niestety mamy też bardzo słabego debuffa, no ale dobra, no jak się będziemy musieli jeszcze raz odrodzić, no to trudno. No, tak, tu jeżeli chodzi o pierścionki, to oni mają raczej wszyscy, no właśnie, tu mu daje tylko 21, tutaj by mu dało 32, dobra, to możemy w sumie spróbować do toalety wrzucić, ale niestety na inteligencję nam dało, więc dobra, zmieniamy wygląd i rozmontowujemy, no tych epików leci bardzo dużo, tu mamy na 3 staty, ale jego sobie zostawimy, jedno miejsce póki co jest jak najbardziej ok. No i co, tutaj nam zadaje obrażenia i tutaj, chyba padniemy szczerze, tak, no właśnie, padniemy, czyli już wydaliśmy 100 grzybków, teraz będzie 150. No słabe podejście, nie? W sensie chciałem takie, żeby takie fajne, żeby to jakoś z głową rozegrać, no ale chyba ciężko było, bo tam nam się nie udawały te ucieczki między tym pierwszym a drugim odrodzeniem i przez to jakby dość szybko padliśmy, no ale tak to jest. Teraz nam się na pewno będzie więcej tych ucieczek udawało. Dobra, mamy klucznika, tu by było dobrze mięśniaczka znaleźć, ale jak mamy te, to też będą ok. Będziemy praktycznie za darmo sobie przechodzić, mimo że z nimi walczymy. No i mamy 3
trzy kluczyki, teraz mamy już 4, czyli na kolejnego. No i teraz przechodzimy, jak widzicie, mamy full HP, 70 komnata. No teraz mamy tą runę, tak jak mówię, 40%. Jak mamy 40% i 20%, to jesteśmy niemalże nietykalni, więc no szanse na skuteczną ucieczkę jest warto jak najbardziej brać. Okej, mamy teraz 4 mięśniaczki. No mówię, no to jest strasznie losowe, bardzo dużo zależy od tych buffów, debuffów. Nieraz wam tak pójdzie, że... to w sumie, aha, już nie mam rozmontować, no to muszę sprzedać, trudno. Szansa na odblokowane drzwi jest spoko, lepsze błogosławieństwa, to chyba te odblokowane drzwi, no kluczy już mi tu bardzo nie będzie potrzeba, to już jest końcówka tego lochu, a odblokowane drzwi jak najbardziej się przydadzą. Tak więc lecimy dalej, tu jeszcze mamy jednego mięśniaczka do wykorzystania, kółkiem możemy zakręcić, dostaliśmy kluczyk, no i teraz, aha, no to niezbyt, spróbujemy uciec, dobra, udało się, tutaj sobie uciekamy, tutaj bierzemy drewno, drewno nam od razu leci do tajnego magazynu, oczywiście chyba już go mam w ogóle zapełnionego w 100%, no właśnie, więc już i tak chyba to się marnuje, tu mam zresztą też 100% no drewna, akurat mam tu bardzo, bardzo dużo, no i dobra, kolejny klucznik, no i teraz by się szczerze mówiąc przydało leczenie, no ale jeżeli będą mięśniaczki, no to trudno, mamy akurat leczenie, dobra, to jest bardzo super, full HP, tu jakiś pierścionek, od razu go sprzedajemy. I lecimy dalej. Teraz no ciężka sprawa, bo nam będą więcej bili, ale to nic, tutaj oj, to nawet dużo więcej. No i co, nie mamy już praktycznie klucznika, leczonko teraz, jak najbardziej git. To używam kluczy chyba, nie? Poużywam kluczy, został mi jeden, tu mamy akurat otwarte drzwi, ta runa zadziałała, tu spróbujemy uciec, nie udało się niestety, tu znowu spróbujemy uciec. Fajna jest jeszcze runka, gdzie nam klucze za udaną ucieczkę dostajemy. Ja tak jak widzicie zresztą lubię uciekać, tak jakby mam taką taktykę, a nie inną, więc to jest jak najbardziej ok. No ale tutaj nam się niestety nie trafiła. Dobra, znak zapytania to jeszcze możemy. Zostawię ten jeden klucz, jakby była jakaś kryzysowa sytuacja, na przykład taka, że na pewno dostaniemy obrażenia, no to już wolę iść tutaj. Nie mam żadnych kluczy, no ale liczę, że z tą runką 40% na ucieczkę uda mi się. Dobra, udało się. No i ok, i mamy ostatniego bosika, jak widzicie. Mamy również miejsce, więc możemy na spokojnie go atakować. No i co tu ciekawego dostaliemy? W ogóle ile tych? 3 odrodzenia, plus to pierwsze darmowe, wiadomo, no ale mamy 3 odrodzenia, czyli to jest 150 grzybów około wydaliśmy, chyba git, nie? W sensie, no mówię, mniej niż taka średnia, taką średnią bym dał 200, jak się skupiamy, jak gramy z głową, no to wiadomo, że lepiej to idzie niż jak klikamy na pałę, no ale tutaj, no to co wam powiedziałem, oszukać nie oszukamy, oj, mamy buty, których jeszcze nie mieliśmy, super, nowa rzecz do klasera to jest jak najbardziej git. I teraz tak, tutaj mamy tą inteligencję plus 1, tak jak wam mówiłem, buciki już zmieniłem, u tego też już buty mam zmienione, bo już trochę mi tych butów poleciało, no to wrzucamy, w ogóle ciekawostka, to też swoją drogą, legendarne itemki zawsze pamiętam, że kosztowały 10 baniek i można je było oddać do wieźmy za 20 oczywiście, a teraz się trafiają itemki legendarne, które nie kosztują 10 baniek, tylko mnie, nie wiem czemu taka zmiana została zrobiona, no ale trudno. Okej, więc tutaj to damy sobie do toalety, no i spróbujemy wymienić komuś innemu, na przykład Barbarowi, bardzo fajne buciki, runkę musimy zamienić niestety, no ale bardzo, bardzo statystyczki na plus, więc git. No mówię, jak mi wyleci ten pierścień, bo jeszcze tutaj na Magusiu będę się o pierścień napinał, bo tylko tego nie mam wymienionego, to chyba już sobie dam spokój, nie? Bo czego nie będę miał, to jeszcze zdobędę za rok na przykład. Także ja się zawsze tak napinałem, bo myślałem, że już nie będzie opcji zdobycia tych legendarnych itemów. No ale że będziemy mieli za rok pewnie znowu ten sam set plus tam 3 nowe stąd, no to wydaje mi się, że po prostu wtedy będę próbował znaleźć tam pierścionek, tutaj amulet, w sensie pierścionek, no to muszę jeszcze dostać, przynajmniej będę chciał. Natomiast amulet tutaj, o, w sumie to mi tylko dwie rzeczy brakują tak naprawdę. To może jeszcze się uda wszystko, no ale to zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Tyle, mam nadzieję, że wam pokazałem to, co chciałem. Poszło git nawet, jak będzie jakieś super szczęśliwe przejście, to wam oczywiście nagram, jeżeli mi się uda. No a teraz z legendarnym lochem może na razie stop, chociaż może w sumie jeszcze mamy do poniedziałku, to może jeszcze 2 filmy z tego legendarnego lochu nagram, trzeba korzystać. Natomiast mam też pomysły na filmy troszeczkę inne, także na pewno w tym tygodniu się pojawią. Wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś nie powiedziemy albo z czymś się nie zgadzacie, to oczywiście piszcie w komentarzach, no ale mam nadzieję, że komuś tym filmem pomogłem. Jak coś nie zrozumieliście, to również piszcie, chętnie odpowiem. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za
oglądanie, życzę Wam miłego tygodnia, bo w sumie się dzisiaj zaczyna, no i zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, zostawcie komentarz, tak jak mówię, wbijajcie na Instagrama, na Discorda, na Twitcha, Instagram, przypominam, ciekawe rzeczy, Discord po przebudowie również zachęcam, bo myślę, że teraz wygląda tam wszystko w miarę spoko, no i chyba tyle, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!